Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojsko. A ja witam was w kolejnym materiale na kanale z gry Call of Duty Classic w wersji na Xboxa 360. Jest to jedyna odsłona serii Call of Duty, która nie ma wstecznej kompatybilności na Xboxie, na Xboxa One oraz Xbox Series X. Słuchajcie, w poprzedniej misji udało nam się zdobyć most Pegasus. Teraz naszym zadaniem jest ten most utrzymać do czasu przybycia reszty naszej dywizji, reszty, która pomoże zabezpieczyć nie tyle co sam most, ale również jego okolice w promieniu kilku kilometrów. Tak naprawdę większość żołnierzy, która tam była, no poginęła. Jest to nie, oczywiście oskryptowane. Podniosłem granaty. Nie wiem, czy się przydadzą, ale zawsze jednak mimo wszystko warto mieć jakąś broń. Dobra. Ja sobie wejdę tutaj, do tego okopu. Bo... Znaczy się teoretycznie można tak naprawdę siedzieć gdzieś indziej. Można siedzieć tam, tu na środku, tu przy moście, czy też tutaj w okopie. Nie ma to tak naprawdę znaczenia. Ważne jest to, żeby po prostu trzymać Niemców na dystans, żeby po prostu nie przedostali się właśnie za most. Dobra. Dobra, tutaj. Oczywiście w tej misji mamy broń, amunicję, jeśli by się nam skończyła. Tak więc tutaj bez problemu. Nie wiem, czy skończy mi się amunicja do Brenna, ale może faktycznie tak nastąpić. Ale póki co 180 w zapasie to jest naprawdę spora liczba. Tam chyba widziałem kogoś. Albo nie? No ewidentnie strzelałem tutaj w tym kierunku. Gra zapisana. Jest! Przebiegł! Widziałem go! O, mówiłem, że go widziałem. Biegnie kolejny. Nawet nie zdążyłem go zabić. Zrobili za mnie, a ja niepotrzebnie pocisk wystrzeliłem. Nie, może przy kolejnym materiale, jak będę robił podręczniki broni. O ile będziecie chcieli, oczywiście. Skąd ty się tu kurwa wziąłeś? No to zaprezentuję wam w innym inne miejsce, albo też zrobię drugą serię bez mojego komentarza. Ale że też kurczę, ten koleś podszedł tak blisko. No, widziałem cię. Zaraz cię dobiję. Czekaj. Leżeć. Ten jeszcze się podniósł. Los, los, los. Anki. Tam coś lezie? No
No widzę, że ostro prują. Dobra, ten leży. Tam jest. Dobra. Dobrze, kapitanie. Już mi się wycofa. Dobra, już. Au! Dobra. MG-42. Osłaniamy naszych. Dobra, niemiaszki. Niech się nie wychylają. Chyba że chcą dostać łomot od swojego własnego karabinu maszynowego. Co prawda, większość modeli broni w tej grze nie jest może idealna, ale... Już? Dobra, teraz mamy 5 minut musimy się bronić. Aha, tam jest, dobra. Tygrys! No w takiej odległości nawet 88 jest w stanie przebić pancerz tygrysa. Gdzie ty tu leziesz? Już. Dobra. Przeładujmy, żeby pocisk już był. Dobra. Samego Brenna też muszę słyszeć czołg. Dobra. Jeśli stracimy działo, będziemy musieli korzystać z pancerfaustów. Jak miało to miejsce chociażby w kampanii amerykańskiej. Dobra. Jak mamy taki puls na kompasie po lewej stronie, takie pulsujące, to znaczy, że może tam jest czołg, ale z racji tego, że no, wozu jeszcze nie ma, to warto jednak skupić się tak naprawdę na piechocie. I no po prostu do działa zająć się obsługą działa dopiero w momencie, jak kapitan nam powie, z której strony tak naprawdę ten czołg nadjedzie. No kurde, no i... A, jeszcze raz. Leżysz? Chyba leżysz, dobra. Dobra, oni tu podchodzą do nas. No już! Obracam machinerię! Dobra. Mamy działo przeładowane. Dobra, może kucnę, żeby mnie aż tak bardzo... A, tam masz. Dobra, ostatni magazynek w Brennie. No, halo, mogę? Dziękuję. Już! Dobra. Dobra, już! Dobra, nie mamy broni, znaczy się amunicji, wiecie, dobra, ja potrzebuję apteczki.
A Brenna wymienię na Kara. Dobra. Poproszę Lienfielda. Dobra, tam jest droga raczej zablokowana, to już czołg nie przejedzie tamtędy. Musi tu wyjechać. Dobra. Już, no! Halo, chłopcy! Chłopcy wehrmachtowcy! Co, no! Nie wkoś mi pod celownik, bo cię zastrzelę. No! Leżeć! Jeszcze ktoś tu jest. Zginął od jednego pocisku, dobrze. Ten leżysz. Leżysz. Jeszcze... Dobra, musimy... wyeliminować resztę. Chyba wszyscy. Dobra, wiecie co? Pozbieramy amunicję. 125 pocisków to jest maksymalna ilość, jaką możemy nieść do Kara 98K, przynajmniej w tej grze. W tej osłonie właściwie. Dobra, i właśnie przybyły posiłki. Oczywiście większość z nich zbiera się wokół kapitana. Tylko tutaj jest szeregowy Karolyl, który jakoś tak z boku trochę. Dobra, nie? Zaczekajmy, niech się zbiorą wszyscy. Chodź, chłopie. Dobra. Zaraz, wszyscy są. I believe that's the last of them. Excellent work, lads. Bloody well done. I cóż, kolejna misja pod tytułem Most Pegasus, czy też Most Pegas właściwie, tak powinno się to tłumaczyć, została ukończona. I w kolei, cóż, przed nami kolejna misja. Dzięki serdecznie za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, pa pa.